Siemano, tu Karmint Niedziela, październikowa, lecimy do lasu, godzina popołudniowa, około 15. Wróciłem dopiero z Zakopca, więc dzisiaj późno, a zobaczymy co się dzieje w temacie. Zrobimy delikatny research leśny, grzybowy. Sitarze, ale tak mi ostatnio nie zbieramy. No jesteśmy w lesie, już coś znaleźliśmy, parę maślaków pstrych. Jest pierwszy mały, bo mały, ale pierwszy borowik. Ludzi w lesie dzisiaj jest masakra. Taka ów młoda sztuka. Tu dzisiaj w lesie jest całe tabuny wycieczki normalnie. Już spotkam z 10 osób, a zrobiliśmy dopiero może po lesie z 300 metrów. No i taki wonosik widzimy. Pod grzybek wywalony, kopnięty. No byłby jeszcze dobry, ale ogólnie jest kopnięty. Cała masa grzybów dzisiaj właśnie jest tak rozkopana. Jak ktoś coś nie zbiera, maślaków jest sporo właśnie kopniętych, przewróconych. O sitówkach nie wspomnę, bo sitówek sam nie zbieram, ale nikt nie kopie generalnie, może też akurat zbiera. Widzę, że ludzie po prostu, jest dzisiaj mnóstwo ludzi, którzy po prostu zbierają określone gatunki, po prostu reszta, jak to się mówi, jeb z buta. I mamy ceglaka młodego, na samym praktycznie środku drogi. Taki ceglaczek młodziutki, ładny. Tyle mamy na razie w koszyczku. Jednego ceglaka, jednego borowika, parę maślaków pstrych, no i parę podgrzybków. No i słuchajcie, to widzieliśmy taką familijkę. 3-4 ceglaki, 5 ceglaków w jednym miejscu. I tam jeszcze jest taki malec, 6. No a wcześniej, tutaj kawałek wcześniej znalazłem też 3 podgrzybki. No jak widzimy, jesień w pełni. Liście już opadają powoli. Albo nie powoli. I podgrzybaczek. Taki se. No ale z braku laku. Może być. Słuchajcie, jest. Pod tym kurę na drzewem, ale drzewa nie odsuną, muszę jakoś stamtąd wyciągnąć, może się jakoś uda. Udało się. No, waży to ze ślimaczkiem. Zaraz sprawdzimy, czy jest zdrowy. Chyba jest zdrowy. Dzisiaj nie ma jeszcze bonusa. Chodź chłopcze. Cyk. Tak się prezentuje. Nie lubię takich chlochloków, ale dzisiaj go sprzątnę.
No i mamy kolejne dwa borowiki. Czy coś jeszcze jest, ale na razie nic nie widzę. Jeden taki mały, a drugi brat bliźniak. To się może źle kojarzyć, ale jest brat bliźniaczek. Ale to nie są ci, co ukradli księżyc. I kolejna sztuka, nie jest tak źle. Jak w tej porze, gdzie się cała masa ludzi przewinęła, to jest bardzo dobrze. Taka sztuka i tyle mamy w koszyku. Kozaczek czarny, ciemny, czarny, taki se może być. No i kolejny czarny kozaczek, ładny. Schody do nieba. A, czyli drabina do gałęzi jadłowych. No i zobaczcie, jeszcze mamy tutaj sztukę ładnego borowika. Tam mamy jeszcze jedną sztukę. No. Jeszcze dwie takie sztuki, dość ładne. No i mamy jeszcze dwa ładne ceglaki. I gdzieś tutaj jeszcze mamy podgrzybka, ale podgrzybki dzisiaj coś roboczywe. Nie wszystkie, bo nie wszystkie, ale sporo roboczywych. No i kończymy na dzisiaj. Także było spoko. Mimo masę ludzi, coś się dzisiaj udało nazbierać. Tyle generalnie mamy. Mam. Jak się wam podobało, to subskrybujcie, rzućcie łapkę, coś tam skomentujcie. Miło by było. Dzięki i do następnego. Pozdro. Kermit.